Dzisiejszy bohater Stanisław Żółkiewski to bez wątpienia symbol poświęcenia i niezwykle ofiarnej walki na rzecz ojczyzny. Mimo że ten wybitny hetman zginął blisko 400 lat temu, jego niezwykłe sukcesy i szlachetna osobowość nadal mogą być dla nas przykładem wzorowej służby ojczyźnie. Stanisław przyszedł na świat w 1547 roku w okolicach Lwowa. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. Już jako uczeń Żółkiewski zafascynował się dziełami Juliusza Cezara, a potem także Jana Kochanowskiego. Jego kariera polityczna rozwijała się jednak powoli, zanim ostatecznie w 1618 roku w wieku 71 lat został hetmanem wielkim koronnym, przeszedł bardzo długą drogę żołnierza Rzeczpospolitej. Ważną rolę w życiu Żółkiewskiego odegrał kanclerz wielki koronny Jan Zamoyski. W 1573 roku Stanisław Żółkiewski wyjechał z delegacją posłów do Paryża, żeby oznajmić Henrykowi Walezemu jego wybór na króla Polski. W późniejszym czasie pełnił także funkcję sekretarza Stefana Batorego. Już podczas wojny Rzeczpospolitej z Gdańskiem Żółkiewski odznaczył się w bitwie pod Lubiszewem w 1577 roku. Uczestniczył też w wyprawie Stefana Batorego na Rosję. Żółkiewskiemu przydzielane były też znacznie mniej wdzięczne zadania. To właśnie on pojmał i przekazał Zamoyskiemu słynnego banitę Samuela Zborowskiego. Kanclerz za przyzwoleniem Stefana Batorego podjął decyzję o jego ścięciu. Żółkiewski w ten sposób naraził się potężnej familii Zborowskich. Wziął też czynny udział w rokoszu Zebrzydowskiego, jeśli można tak powiedzieć. Ale czym ten rokosz właściwie był? I w tym miejscu pozwolę sobie na objaśnienie. W ciągu kilkunastu lat panowania już wtedy Zygmunta III Wazy król skupił wokół siebie lojalnych rojalistów, którzy byli gotowi poprzeć reformy wzmacniające władzę królewską. Opozycja widziała w takich zamierzeniach chęć zniszczenia dorobku demokracji szlacheckiej. Nie podobało im się także małżeństwo Zygmunta III z siostrą jego zmarłej żony. W tym czasie zmarł też Jan Zamoyski. Na Sejmie w 1606 roku miało dojść do wzmocnienia władzy monarchy, czemu przeciwstawiła się szlachta małopolska z wojewodą krakowskim Mikołajem Zebrzydowskim na czele. Opozycjoniści zaczęli nazywać swój protest rokoszem, nawiązując w ten sposób do buntu szlachty z czasów Zygmunta Starego. Domagali się od monarchy odstąpienia od planów wzmocnienia władzy i usunięcia z dworu jezuitów. I właśnie doszło do wojny domowej, a Żółkiewski uczestniczył jako dowódca lewego skrzydła w kluczowej bitwie pod Guzowem w 1607 roku, w której Zygmunt III pokonał rokoszan. Mimo to Żółkiewski usilnie nawoływał do kompromisu między obywatelami. Nie chciał żadnej zemsty na przegranych. Uważał, że mogłaby ona osłabić Rzeczpospolitą od wewnątrz. Zygmunt III zdecydował się przebaczyć rokoszanom. Jednak teraz wróćmy się jeszcze do roku 1588. Żółkiewskiemu udało się wtedy obronić Kraków przed arcyksięciem Maksymilianem Habsburgiem, który nie mógł się pogodzić z przegraną w kolejnej elekcji i próbował sięgnąć po stolicę Polski zbrojnie. To właśnie Żółkiewski, zarówno w obronie Krakowa, jak i potem w bitwie pod Byczyną, gdzie dowodził Zamoyski, a Żółkiewski był jednym z pomocników i odegrał bardzo ważną rolę. W nagrodę został wtedy mianowany hetmanem. Miał 41 lat. W 1600 roku Żółkiewski razem z Zamoyskim udali się na teren dzisiejszej Rumunii, aby zabezpieczyć południową flankę bezpieczeństwa państwa od strony Turcji, znajdującej się wtedy u szczytu swej potęgi. Jeszcze w tym samym roku Żółkiewski musi przerzucić siebie o 1500 km na północ, na teren dzisiejszej Estonii, która właśnie została inkorporowana do Rzeczpospolitej zgodnie z paktami konwenta, czyli obietnicą złożoną przez króla, w tym wypadku Zygmunta III Wazy. Zdecydował się to zrobić wtedy, kiedy zbuntował się przeciw niemu szwedzki Karol IX Sudermański i pozbawił go faktycznej władzy w Szwecji. Od 1600 roku zaczyna się więc realna wojna między Rzeczpospolitą a Szwecją, w którą angażuje się Żółkiewski. Wziął on później także udział w tłumieniu jednego z pierwszych powstań kozackich, powstania Semena Nalewajki. Był jednak zwolennikiem ostrożnego postępowania z kozakami. Samemu Nalewajce obiecał darować życie. Niestety obietnica ta została złamana przez króla, nad czym Żółkiewski ubolewał. Sama bitwa była dla hetmana bardzo gorzkim doświadczeniem, gdyż po tygodniach ciężkich walk doszło do rzezi na kozakach. Żółkiewski i część jego towarzyszy próbowali ją powstrzymać, jednak niestety nie udało im się tego dokonać. Najważniejszy moment w karierze Żółkiewskiego przyszedł w 1610 roku, kiedy to 4 lipca została stoczona, jak wiele osób uważa, najbardziej efektowna bitwa w historii oręża polskiego pod Kuszynem. Ale jak w ogóle doszło do wojny z Rosją? Między innymi z powodu zawarcia przez Wasyla III układu przeciwko Rzeczpospolitej ze Szwecją. Wojna, która się zaczęła, można nazwać wojną o Smoleńsk, gdzie pozostał Zygmunt III, a Stanisław Żółkiewski został wysłany dalej na wschód, aby zablokować odsiecz idącą od Moskwy. Gdy Żółkiewski stanął pod Kuszynem i doszło do bitwy, mimo dysproporcji sił między Rzeczpospolitą a Rosją i Szwecją, naszemu hetmanowi udało się odnieść błyskotliwe zwycięstwo. Bitwa ta otwarła Polakom drogę na Moskwę. Bojarzy w tym czasie obalili też cara Szujskiego i rozpoczęli negocjacje z Żółkiewskim. Do podpisania układu doszło bez obecności króla, gdyż ten był właśnie w Smoleńsku i wyrażał on zgodę na to, by nowym carem Rosji został królewicz Władysław, 15-letni syn Zygmunta III, lecz granice miałyby się nie zmienić, czyli Polska miała nie odzyskać Smoleńska. Król Zygmunt, gdy się o tym dowiedział, uważał jednak, że dopóki jego syn jest niepełnoletni, nie powinien sprawować tej funkcji. Musiał się bać całkiem prawdopodobnego zamachu na jego życie. Nie chciał się również zgodzić na to, żeby Polska nie odzyskała Smoleńska. Żółkiewski gościł na Kremlu przez 3 tygodnie. Po jego odjeździe władza Polaków, którzy tam pozostali, stawała się coraz bardziej chwiejna i niepewna. Ostatnią misję przyszło wypełnić Żółkiewskiemu w 1620 roku, już w wieku 73 lat. We wrześniu doszło do bitwy pod Cecorą. wojska hetmana były już zupełnie inne niż kilkanaście lat temu. Nie było w nich już takiej dyscypliny i właśnie Żółkiewski też już był niezwykle sędziwym dowódcą i doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że może w tej bitwie zginąć. Okazała się ona przegrana. Podjęto więc decyzję o odwrocie spod Cecorów w stronę granicy z Rzeczpospolitą. Żółkiewski, będąc już 10 km od granicy, oddał życie. Atak turecki zakończył się dla niego tragicznie. Głowę hetmana odcięto i zawieziono sułtanowi Osmanowi II. Później ta głowa została wykupiona przez żonę Żółkiewskiego. Stanisław Żółkiewski to postać, która do dziś nie tylko wzbudza w nas dumę, ale także jest przykładem wspaniałego życia i śmierci dla ojczyzny oraz zabiegania o wewnętrzną zgodę. Dziękuję za uwagę.